Cześć, z tej strony Fit Kobietka. Jeżeli trenujesz, zależy Ci na ładnej sylwetce, to musisz pamiętać, że brzuch w treningu u kobiet jest kluczowy. Bierze on udział w większości ćwiczeń, ale w tym nagraniu pokażę Ci, jakie ćwiczenia ja robię, aby dodatkowo wzmocnić brzuch. Jak już wspomniałam we wstępie, brzuch jest kluczowy, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o kształtowanie kobiecej sylwetki. I oczywiście on bierze udział w większości ćwiczeń, na przykład złożonych typu martwy ciąg, przysiady. Tam brzuch, mocny brzuch jest jak najbardziej wskazany, bez niego nie zrobisz poprawnie tych ćwiczeń. Ale dodatkowo polecam wzmacniać brzuch na przykład treningiem w domu albo treningiem na siłowni. I w tym nagraniu pokażę Ci kilka moich ulubionych ćwiczeń na mięśnie głębokie, na mięśnie brzucha, które wpłyną na wygląd całej sylwetki, a także wpłyną na to, że będziesz coraz silniejsza. Zapraszam. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Nogi, stopy, dłonie mamy na macie. I teraz powoli unosimy lewą rękę, prawą nogę i potem prawą nogę, lewą rękę. Ruch ma być kontrolowany. Pamiętaj o tym, żeby oddychać. Nie unosimy głowy za mocno. Tutaj nie nadwyrężamy kręgosłupa w żaden sposób. Jest to bardzo dobre ćwiczenie na stabilność mięśni core, mięśni głębokich brzucha. Mamy tu do wykonania wielopoziomową pracę. Mamy tutaj antyrotację. Wpływa to bardzo dobrze na naszą koordynację. Drugie ćwiczenie. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ pomoże zbudować Ci stabilność w biodrach, z czym kobiety mają bardzo często problem. I teraz kładziemy się na macie i pamiętaj o tym tutaj, żeby nie było żadnej przestrzeni pomiędzy plecami a matą. Wszystko przylega do maty. Napinamy mocno brzuch, oddychamy i tak samo. Antyrotacja. Lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, lewa noga, ruch jest kontrolowany, powoli. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy głowę na ręce, która jest wyprostowana. Pamiętaj o tym, żeby tutaj kostki uda przylegały do maty i otwieramy, kontrolując nasze pośladki, kontrolując nasz brzuch, otwieramy lekko udo. To bardzo proste ćwiczenie, które przynosi bardzo dobry efekt. Najsilniejszym mięśniem naszego ciała są pośladki i właśnie jeżeli pośladki są słabe, no to przejmują pracę plecy i inne części naszego ciała, inne mięśnie. I to jest właśnie przepis na osłabione plecy, osłabioną pracę naszych mięśni. Dlatego, żeby odzyskać tą równowagę, to wrzucamy koniecznie to ćwiczenie, zwłaszcza dla osób początkujących, które nie angażują w pełni pośladków, jeżeli chodzi o ćwiczenia na siłowni czy w domu. I kolejne nasze ćwiczenie. Jest to bardzo proste, ale mocne ćwiczenie, które warunkuje pracę core. I teraz ręce na macie, stopy na macie i mocno starasz się przykleić swój pępek do kręgosłupa. Potem oddychamy, rozluźniasz się mocno i znowu starasz się zaangażować swoje mięśnie głębokie, brzuch poprzez tutaj wciągnięcie tego brzucha do kręgosłupa. Ruch jest kontrolowany, myśl o tym, co się dzieje z Twoimi mięśniami, co tam się dzieje w środku. To ćwiczenie angażuje bardzo mocno mięśnie poprzeczne brzucha też, więc jest to bardzo dobre ćwiczenie, niezbędne dla każdego, dla tego, kto zaczyna, ale też dla kobiet po ciąży, które urodziły dzieci, dla tych, którzy nie byli aktywni i także dla tych, którzy właśnie bardzo dużo czasu spędzają na kanapie. I nasze ostatnie ćwiczenie. Do tego ćwiczenia będziemy potrzebować bandu, czyli tutaj gumy, taśmy. Zakładamy gumę na przykład o po prostu tutaj stojak albo o jakąś kolumnę, o cokolwiek i naciągasz ją lekko, wychodzimy do boku. Pamiętaj, że masz być prosta, tutaj miednica, biodra, pośladki, wszystko jest tutaj stabilne i trzyma nasz ciężar. I mamy tutaj właśnie ruch antyrotacji, gdzie musimy przytrzymać ten ciężar, który nas tam ciągnie.
Wbrew pozorom jest to ciężkie ćwiczenie, musisz też pamiętać tutaj o oddechu, który jest bardzo ważny. Oddychamy stabilnie, leciutko, napinając nasze mięśnie, trzymając cały ciężar tutaj brzuchem, mięśnie brzucha pracują, mięśnie pośladków również pracują. Musisz wiedzieć, że brzuch ma trzy funkcje i w tym ćwiczeniu właśnie te trzy funkcje będą jak najbardziej tutaj pracowały, czyli będziemy właśnie używać trzech stref. Dlatego potrzebujemy tutaj gumy, potrzebujemy taśmy i to właśnie wpływa na antyrotację. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, ponieważ możesz robić je w domu albo na siłowni, jest łatwe, a daje szybkie efekty. Co jest ważne w tych ćwiczeniach? Czas wykonywania. Ja myślę, że każdy taki ruch powinien trwać 10 sekund, 5 serii, robione 2 razy w tygodniu. Jest to bardzo dobry wstęp do treningu, żeby zaangażować nasz brzuch, żeby go zaaktywować, więc możesz te ćwiczenia wykonywać przed treningiem, który robisz, czyli przed treningiem właściwym. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy znałaś któreś z tych ćwiczeń. Jeżeli tak, to które? Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam, Marta.